Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Dzięgielowa. Choć u mnie jest jeszcze noc, to pewnie w momencie oglądania u Was będzie już dzień. Dzisiaj piątek, 13 września. No właśnie, piątek 13. Wokół tego dnia narosło wiele różnych stereotypów, uprzedzeń, przesądów w naszej społecznej świadomości. Przyjęło się mówić, że jest to pechowy dzień. Dzień, na który raczej nie powinniśmy planować żadnych ważniejszych przedsięwzięć, bo mogą się nie udać. Co ciekawe, jeszcze nikt nigdy nie potrafił mi odpowiednio wytłumaczyć, dlaczego akurat piątek 13 ma być aż tak pechowym dniem. A mimo tego ten przesąd tak mocno wrył się w naszą świadomość, że nawet sceptycy, nie wierząc, ale powtarzają piątek 13. To niesamowite, ale właśnie dzisiaj w książeczce z Biblią na co dzień otrzymujemy teksty biblijne, które mogą być swego rodzaju antidotum nie tylko na te przesądy związane z piątkiem 13, ale także na nasze realne obawy i niepewności towarzyszące nam w życiu. Posłuchajcie tych tekstów biblijnych. Psalm 17. Okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy Twojej przed wrogami swymi. Oraz pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Błogosławieni jesteście, jeśli znieważają Was dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na Was. Drodzy, oba te teksty mówią o Bożej ochronie, o tym, że Bóg jest blisko nas, gdy konfrontujemy się z niepewnością naszego życia, że w Duchu Świętym towarzyszy i dodaje nam pewności, że nawet w trudnych chwilach naszego życia nie jesteśmy sami, że w Nim możemy znaleźć bezpieczne oparcie, schron, pozwalający nam te wszystkie trudności przezwyciężyć, przetrwać. Taka świadomość, że Bóg w Duchu Świętym jest z nami, uwalnia od strachu i lęku, pomaga iść wyprostowanym, podejmować decyzje i stawiać czoła temu, co nas czeka, stawiać czoła tym wszystkim strachom, i to niezależnie, czy wymyślonym, czy też tym jak najbardziej realnym. Z Bogiem możemy iść, czując się bezpiecznie. Gdy będziesz myślała o dzisiejszym dniu, o tym, co Cię w nim czeka, cokolwiek by to nie było, pamiętaj o jednym. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Idź i staw temu czoła z Panem Bogiem. Amen. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.